Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. To 13. niedziela zwykła, końcowe momenty czerwcowego miesiąca. Kończy się tym samym nabożeństwo do serca Pana Jezusa. Zakończył się rok szkolny, katechetyczny, formacyjny, bardzo dziwny przez ten cały czas epidemii. I właściwie na pierwszą niedzielę wakacyjną Pan Jezus daje nam swoje słowo, gdzie można by wyciągnąć, tak gdzieś Pan Jezus prowadzi, kochani, takie dwa słowa, klucze w tej całej liturgii. Pierwsze słowo to jest słowo związane z wyrazem dyscyplina. Właśnie to jest to słowo, dyscyplina. Kochani, jeżeli chcemy pójść za słowami Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, czyli zaprzeć się samych siebie, wziąć krzyż, postawić go na pierwszym miejscu ponad mamę, tatę, ponad kogokolwiek i cokolwiek, to nie da się tego robić bez głębokiej wiary. A głęboką wiarę możemy zyskiwać przede wszystkim przez jeden z takich czynników, jakim jest właśnie dyscyplina. Dyscyplina w życiu jest bardzo potrzebna. Mówię to, chociaż sam jestem bardzo często mało zdyscyplinowany, ale nie tylko w życiu, także w duchowości, czyli tym życiu duchowym jest ona bardzo potrzebna, aby faktycznie znajdować, czy znajdywać ten czas dla Pana Boga, aby trzymać tę dyscyplinę chociażby zapraszania Pana Boga w każdy dzień. Każdego dnia wieczorem będziemy sobie robić taki mały plan na chociażby kolejny dzień i ujmować w tym planie kolejnego dnia, gdzie spotkamy się z Panem Jezusem. To będzie bardzo ważny element dyscypliny. Będzie to bardzo ważny element dyscypliny. Również powinniśmy, kochani, pamiętać, jak warto wcześniej zaczynać dzień i jeżeli wstajemy, zaczynajmy ten dzień z Panem Bogiem. Rozpocznijmy od Niego taką dyscyplinę, że z Jezusem kończę dzień, z Jezusem dzień zaczyna. To chociaż takie spoiwo rano, wieczór, zazębia nam się ten czas wtedy, prawda? Natomiast, kochani, drugim słowem kluczem to będzie słowo gościnność. Dzisiaj kobieta, która przyjmowała, usłyszymy to w pierwszym czytaniu, proroka Izaiasza, została nagrodzona przez Boga tym, że po prostu będzie rok później mogła cieszyć się potomstwem, bo taką dostała obietnicę. A nam w dzisiejszym świecie myślę, że tak bardzo tej gościnności brakuje. Niby znana jest ta polska gościnność, my potrafimy znieść się na wyżyny, ale kochani, ona powinna dotyczyć wszystkich, a przede wszystkim powinna wyróżniać nas, chrześcijan, właśnie postawa gościnności. Przepraszam, postawa otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego przekonania, na jego światopogląd, na to, co z sobą, że tak powiem, reprezentuje. Taka otwartość, taka serdeczność, takie, no, że ktoś patrzy na ciebie i czuje się zaproszony do tego, żeby nawiązać relacje, czuje się już dobrze, czuje się zaakceptowany, przyjęty. Tego na pewno też nam brakuje, kochani, więc pomyślcie dzisiaj, jak to z waszą dyscypliną, zwłaszcza w relacji twojej, bracie i siostry, do Pana Boga, jak to z twoją gościnnością, zwłaszcza w relacji do drugiego człowieka. Niech dobry Bóg wam błogosławi, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen.